Lubelscy olimpijczycy to, użyję bardzo jednoznacznego określenia, rodzaj pewnego zawłaszczenia. Dlatego, że cała idea olimpijska, tradycja ruchu olimpijskiego, a także karta olimpijska wyraźnie mówi o tym, że olimpijczyk jest reprezentantem państwa i narodu. Wobec tego inne tożsamości są pochodną tej najważniejszej i też pewnego rodzaju uzurpacją. Jeśli zatem mówimy o lubelskich olimpijczykach, to istotnie takiej uzurpacji dokonujemy. Można było powiedzieć, że ten rodzaj atencji wobec olimpijczyków z tego poziomu ogólnopaństwowego i ogólnonarodowego ściągamy do poziomu lokalnego. Sprawa tego definiowania nie jest bynajmniej sporem czysto akademickim, dlatego że pojawia się cała ogromna literatura dotycząca olimpijczyków, taki podgatunek, o którym można byłoby mówić, że to jest rodzaj biografistyki sportowej i w różnych środowiskach pojawiają się nawet na poziomie sporu, delikatnie rzecz nazywając, wymiany poglądów na temat tego, czyim olimpijczykiem jest taki czy inny zawodnik, a to wynika głównie z prestiżu tych wyjątkowych zawodów i faktu, że udział w olimpiadzie jest powodem do chluby. Przy tej identyfikacji, o której mówiłem, jest także powodem do chluby tych społeczności lokalnych. Proszę mi wierzyć, że w jednej z takich monografii znalazłem informację, że olimpijczykiem był także koń wyhodowany w stadninie pochodzącej z określonego regionu. Można było zatem powiedzieć, że te małe ojczyzny łakną takich idoli i takich bohaterów, bo rzeczywiście za herosów współczesnego sportu uchodzą olimpijczycy. Ja nie potrafię zdefiniować olimpizmu, mimo tego, że od wielu lat jestem członkiem Polskiej Akademii Olimpijskiej, która stara się na różne sposoby tworzyć takie podstawy intelektualne funkcjonowania sportu, bo proszę zwrócić uwagę, że on bez pewnej idei, bez systemu wartości, który za nim stoi, jest zajęciem bardzo trywialnym. Tak? Rzut dyskiem, pchnięcie kulą to bardzo trywialne zajęcia, które poza stadionem niewiele znaczą. I mimo tego, że stykałem się na wielu spotkaniach z takimi tuzami polskich filozofów, którzy próbowali rozstrzygać, czym jest olimpizm, to bardzo ważne, że filozofowie próbują zajmować się sportem, bo on jest znakomitą egzemplifikacją rzeczy trudnych do powiedzenia. Profesor Józef Lipiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego dokonał tego właśnie aktu upodmiotowienia olimpijczyków, twierdząc, że oni reprezentują też siebie. Jeśli próbuje je olimpist definiować na własny użytek, bo tych definicji jest bardzo wiele, co tylko pokazuje złożoność samej idei, to mówi o tym, że to jest styl życia, że to jest sposób życia oparty na określonym systemie wartości. Pierwszy nawiązuje do starożytności, do idei równowagi między pierwiastkiem duchowym i cielesnym. W takim ujęciu historycznym można byłoby mówić, że Olimpis Pierre de Coubertin zbudowany był także na etosie rycerskim w nawiązaniu do średniowiecza. Ale generalnie rzecz biorąc jest to kwestia powiązania sportu z kulturą i edukacją. Niektórzy sprowadzają wręcz Olimpis do systemu edukacji. Zatem gdybyśmy wrócili do próby definiowania tego, kim jest olimpijczyk, to niezależnie od tego, czy on jest lubelski, podkarpacki czy jakikolwiek inny, to stał się tym kimś wielkim i wyjątkowym dzięki idei, która za nim stoi, dzięki temu systemowi wartości, o których mówię. Pójdę dalej i powiem, że jeśli w historii lubelskiego olimpizmu, tu z przekorą używam tego określenia, bo sam posługuję się tą kategorią topograficzną, mówiąc o tym, że jest jakaś część sportowców wybitnych, którzy związani na różne sposoby z Lubelszczyzną reprezentowali także ten region, że ten system wartości, który ma poniekąd wymiar lubelski, tak mi się przynajmniej wydaje. On się pojawił w książce Olimpijczycy Lubelszczyzny. Ja sobie pozwoliłem prześledzić wypowiedzi dotyczące udziału w Igrzyskach Olimpijskich 56 olimpijczyków reprezentujących Lublin i Lubelszczyznę w Igrzyskach Olimpijskich i nie wiem, czy to, co udało mi się wychwycić, jest uniwersalne w swoim charakterze, czy też specyficzne wyłącznie dla tych lubelskich olimpijczyków, żebyśmy tę kategorię geograficzną mogli umocnić w jakiś sposób, że ona rzeczywiście ma rację bytu. Wydaje mi się, że jednak ten uniwersalizm zwycięża. To nie oznacza, że przestajemy posługiwać się tą kategorią olimpijczyków lubelskich, prawda? Bo wielu z nich żyje ciągle w Lublinie i na Lubelszczyźnie.
jeśli miałbym posłużyć się pewnymi przykładami, to raczej o charakterze odwrotnym, które pokazywałyby też kondycję sportu lubelskiego. Tych olimpijczyków w dziejach sportu lubelskiego, mówiąc o całym regionie, było ponad 120. Myślę tutaj o olimpijczykach i paraolimpijczykach, nie wchodząc w dyskusję na temat tego, czy różnicować tych sportowców, czy też nie różnicować. Te 120 osób, tak jak powiedziałem, dzielić można na różne sposoby i tak to czyniliśmy w tych dwóch książkach, bo proszę zwrócić uwagę, pierwsza dotyczy olimpijczyków, którzy związani są z Lublinem w taki sposób, że przede wszystkim reprezentowali na Igrzyskach Olimpijskich kluby lubelskie. Drugi krąg to wychowankowie, których losy sportowe rzuciły na obczyznę, że użyję ogromnego skrótu, i w momencie startu w Igrzyskach Olimpijskich reprezentowali kluby z zupełnie innych regionów. I wreszcie dosyć pokaźną grupą olimpijczyków, którą się zajęliśmy, są ci, którzy na różne sposoby byli związani z Lubelszczyzną. Umieściliśmy w tych biografiach nawet znanego szermierza przedwojennego, kantora, który zginął na Majdanku. Uznaliśmy, że jest to jeden z elementów, który warto wyeksponować, pamiętając o sportowcach nie tylko położonych na lubelskich cmentarzach, ale także tych, którzy w ten tragiczny sposób związali się z Lubelszczyzną. Przyznaję zupełnie szczerze, że bardzo mocno przemawiają do mnie słowa tych, którzy uważają, że olimpijczykiem może być każdy. To znaczy, że można być olimpijczykiem na co dzień, kultywując określony system wartości, który stoi za sportem, zwłaszcza kierując te słowa do ludzi młodych, można było powiedzieć: i ty jesteś olimpijczykiem. W poważnych pracach natury filozoficznej pisze się bowiem o olimpijczykach rzeczywistych i intencjonalnych. Jeśli tylko chce naśladować system wartości, który stoi za Igrzyskami Olimpijskimi, ten oparty na cnotach charakterystycznych dla starożytnych Greków, w jakimś sensie także dla Rzymian, dla tego etosu rycerskiego, to można to uczynić na co dzień. Prawda? Można, chociaż nie jest się rzeczywistym olimpijczykiem, zaliczać się do tych wyjątkowych ludzi, którzy potrafią w jasny sposób oddzielać dobro od zła. Zachęcam do przeglądania tych dwóch prac z jednego powodu. Otóż wydaje mi się, że warto lekturę poświęcić nie tylko poznawaniu sylwetek samych sportowców, ale także zapoznać się z taką myślą teoretyczną, która dotyczy olimpizmu, która próbuje odpowiadać na pytanie, kim jest olimpijczyk, i która wreszcie, zwłaszcza w tej drugiej pracy, pokazuje to, w jaki sposób igrzyska przeżywali olimpijczycy wywodzący się z Lubelszczyzny. Ile tam było radości, ile tam było emocji, ile było uniesień, ile było także świadomości porażki. Wydaje mi się, że po lekturze tej książki olimpizm będzie dużo łatwiejszy. Nie tyle do zdefiniowania, co do prostego rozumienia.